No, to będzie miejsce szczególne. Tak, kurwa, pod szlabanem, za szlabanem. Bo pan Adrian nigdy tu na randce nie był. A znaleźć w Warszawie miejsce, gdzie pan Adrian nie był na randce, no to trudno. Jak na marsie życie. Typy spod Ciemnej Gwiazdy. Edycja druga. Ruszyła druga edycja kartofliskowej Ligi Typerów. Stąd eksperci. Czekaj, kaganie zdejmie autobusowe. Szumaska to jest. Znowu można typować niższe ligi. Wystarczy ściągnąć aplikację Noin, tam trzeba dołączyć do ligi, wpisując tajny kod dupa i można typować. Jak typować? To teraz no to się tutaj, to teraz tak. Nie wiecie, to się dowiecie. A do wygrania są m.in. kartofliskowe koszulki. O, takie są, właśnie, m.in. takie. Proszę bardzo, jak ładnie leżą. Do wygrania z brzuchem nawet od razu, jest brzuch dopięty. No dobra, to eksperci. Ruszamy z typami. Coco Jumbo kontra KTS Weszło. Co jest najśmieszniejsze w tym meczu Coco Jumbo? To jest mecz 7 ligi. Kokosy awansowały z 8 do 7. Co, awansowali? Świat się kończy. No to kurwa kokosy wpierdol tak ze 3-0. Nie wiem. Chyba takie kameralne, no kurwa. 7 w cymbał, no. Dobra, mecz numer 2. Amatorzy Zapolice kontra LZS Krząstawa. Krząstawa ostatnio przejechała się na Stolcu. Jak każdy. Przegrała z Iskrą Stolec 4-0. Nie, to tam ci amatorzy wygrają. A nie, dlaczego mają wygrać? Bo Krząstawa zawsze przegrywa. Dobra, 2-0 dla amatorów. A ja 4-1 dla amatorów. I pozdrawiamy pana prezesa. Tak, tak. Amatorów. A, nie, pana prezesa z Krząstawa. Następny mecz to nie jest zwykły mecz, bo to jest mecz Leszczy. Leszcze grają z Czarnymi. Unia Leszcze kontra Czarni Wierzchosławice. Wierzchosławice, przepraszam. To w Wierzchosławicach jest robione. Co jest robione w Wierzchosławicach? Meble. Nie. W Wierzchosławicach jest fabryka Cymes, gdzie robią przyprawy Cymesik. Czarni wygrają. Kurwa, Czarni wygrają. Ale nie, dobra, nie, to masz rację. Nie? Skromnie 1-0. To wygrają, będzie 3-1. Co tam jeszcze? Rotavia, Nieporęt, Mewa Krubin. Rotavia to w ubiegłym sezonie był najgorszy zespół w Polsce. A Mewa Krubin była chyba trzecia najgorsza w Polsce. To Mewa Krubin wygra. Tak, jedziemy. Wygra 2-1 wygra. Co? Będzie 3-1. 3-1 dla Mewki, a dla mnie wygra Rotavia. 3-1. 3-1. Pan to chyba jeszcze z Sylwestra nie wrócił. Albo roku szkolnego jeszcze nie zaczął. A z dziećmi. Katecheta. W sumie on mógłby dlatego za popa robić, nie? Za popa? A jak się mówi do popa, bo ostatnio stałem z nim w kolejce. A jak się mówi do żony popa? Popa żona. Taki dowcip. Sytuacyjny dowcip jak cała polska piłka nożna. Kolejny mecz, Jedność Warszawa, Sparta Marki. O kurwa maki, ja pierdolę, najgorsze syfy jakie mogą być. Dobra, a kto jest gospodarzem? Jedność, na Wembley grają. Na Wembley? A to trudny teren, a to trzeba iść remis 2-2. Oni w ogóle tyle bramek mieszczyli niż w ciągu sezonu chyba. Jedni i drudzy. Kto będzie te bramki strzelał? Motorniczy przyjedzie tramwajem i strzeli. Nawet głupio coś wytypować, no bo nie masz... No dawaj, no... Nie masz szkoda, bo kurwa, nie ma żadnego punktu, kurwa, wyczepienia. Cukru za mało, dawaj. Gryza i typuj, no. No to teraz już łatwiej. Chuj na jedność, dobra, 2-0 dla jedności. Debil. Kolejny mecz. Piasek Potworów, Granica Tłumaczów. Granica. Co taki oczy zrobiłeś? Taki przerażony. Bo byłem tłumaczowy. Przepili cię tam? Czy taki przerażony? Nie, w ogóle. Posłuchaj, tłumaczów to kurwa tam to też 2 sklepy są, kurwa. Taka wiecha jest. No, tam w sklepie gazety nie możesz kupić, bo kurwa nie dowożą. Każdy ma internet. Piasek Potworów, kurwa, nie wiem, 3-0 się opierdoli, no kurwa. Ja nie wiem, czy tam w ogóle 11 mogą zebrać, no. No prawda, 2-0 dla Piaska. Ja w Piasku jeszcze miesiąc temu grałem w sparingu w Krząstawie. Wystąpiłem w barwach Piaska. To teraz osłabieni, to mi się wydaje, że przegrają. 1-3. Ja się pierdoli w łeb, kurwa, weź. Coś jeszcze masz jakieś, kurwa? Muchobór Wrocław. O, ja pierdolę, spierdalają. Kontra Polonia Bielany Wrocławskie. Bielany Wrocławskie, wiecie co tam jest? To są takie janki mniej więcej. Tam są te Ikea i inne takie gówno. Bogaci? To Muchobór. Muchobór 3-0. No dobra, to ja kontrowersyjnie 3-1. Na Muchobora. Muchobór to w ogóle jest dzielnica, nie? Wrocławia. Kiedyś byłem we Wrocławiu. Kupiłem sobie 10,5 niefiltrowane i już no. No dobra, jeszcze jedno spotkanie. To spotkanie jest przełożone na 16 września, ale miało być w ten weekend. Widzew Łódź kontra ŁKS Łódź. Aż normalnie mi piód odpadł. Nie, nie chuja remis, tam jest zawsze remis. Remis 0-0. Wygrana łódzkiego Widzewa. No dobra, to tyle typów ekspertów. To co? Pijemy czy przyglądamy się na siebie. Ktoś chce wystartować w tym konkursie, to w komentarzu i w opisie będzie informacja, jak to zrobić. Trzeba ściągnąć aplikację, to zajmuje chyba 10 sekund. Ja patrz, piłka leży. Gdzie? A, ta! Patrz, to już mamy kurwa ten. Już mamy piłkę. O, do wygrania piłka firmy Wilson oryginalna. Dodatkowa nagroda. No to ten, kto zajmie miejsce w pierwszej dziesiątce? Nie, jakieś tam 787. Chyba piłkę znalezioną przez pana Adriana. To jest... Ja znalazłem, to jest raz. Ambasador znalazł piłkę. Dobrze, ale jak ona mogła przylecieć tutaj z Nowego Jorku? Ale dobra, ten dla psa jest akurat. Do łapania. Bo to jest super rzecz dla psa. Felina Vida! Felina Vida! Felina Vida!